Drugi konkurs na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury tym razem udało się doprowadzić do końca. 1 kwietnia Ignacy Ołów stanie się pełnoprawnym szefem placówki i według zawartej umowy pokieruje nią do końca grudnia 2026 roku. No, właściwie zostałem jeden jakby na placu boju, ale no jednak mimo wszystko komisja mogła na mnie głosów nie oddać, mimo że byłem jeden. Więc no, jako że pracuję tutaj już od 2015 roku jako zastępca, więc znam te wszystkie problemy i trudy, z którymi się trzeba zmierzyć. I jakieś tam swoje miałem przemyślenia, które teraz jako PO przez 5 miesięcy wprowadziłem w życie pewne rzeczy. Natomiast no, niektóre takie dłuższe projekty będę mógł teraz zrobić już, kiedy już rozpocznę oficjalne jakby to urzędowanie. No, wiele rzeczy wymaga na pewno zmiany. Pierwszy wskazany przez dyrektora problem do rozwiązania ma charakter kadrowy. Jak nas poinformował, aż 12 pracowników osiągnęło wiek emerytalny i trzeba ich zastąpić. Wiele osób to są instruktorzy i trzeba teraz szukać, czy ta jakby wymiana pokoleniowa jest to rzecz ważna i trudna, bo to są ludzie doświadczeni. No i teraz dobrze byłoby znaleźć takie osoby, które nie patrzą na zegarek, bo to jest jednak dom kultury i tutaj się trochę inaczej pracuje. Pierwsze sukcesy na tym polu już są. Podczas kilkumiesięcznego okresu pełnienia obowiązków udało mu się już reaktywować Miejską Orkiestrę Dętą, która na dziś składa się z 18 muzyków. Co jeszcze ma w planach? Chciałbym, żeby do społeczeństwa szedł przekaz, że myśmy to wspólnie zrobili. Nie, że to ja zrobiłem, bo to nie jest akurat takie istotne, kto zrobił dokładnie, tylko że myśmy wspólnie to robimy dla dobra naszych mieszkańców. I o to chodzi, stąd też spotykamy się często z dyrektorami muzeum, biblioteki, OSIR-u i wspólnie ustalamy grafik, tak żeby się imprezy nie nakładały jedna na drugą, bo też są mieszkańcy, którzy chcieliby być i tu, i tu. Czasami jest to trudne do zrobienia, czasami wręcz niemożliwe, bo imprezy sportowe rządzą się swoimi prawami, kulturalne swoimi, więc, ale na pewno można to przy odrobinie chęci pogodzić, nawet chociażby o zmianę, przy zmianie godziny, prawda? No, chciałbym, żeby orkiestra nasza kameralna również grała bardziej urozmaicony repertuar, bo wiadomo, że orkiestra kameralna no to jest takie instrumenty, a nie inne, więc grają generalnie utwory klasyków wiedeńskich. A ja bym chciał, żeby zagrali utwory kompozytorów romantycznych czy współczesnych, no ale wtedy to się wiąże z doangażowaniem kolejnych muzyków, instrumentów, prawda? A to z kolei się wiąże z kosztami. No ale na to, od tego jest właśnie dyrektor, żeby szukać środków pozabudżetowych i w tym roku udało mi się już dosyć sporo tych środków zebrać na działania, czy to Suwałki Blues Festival, czy Wajda na Nowo Festival, czy też chociażby Wigraszek, czy o Złotą Podkowę Pegaza. To są te działania, na które pozyskałem pieniądze, czy to od biznesu suwalskiego. W planie są także nowości. Myślę o takim, może trudno nazwać festiwalem, ale takim jazzowym, jakimś takim festiwalu dwudniowym, trzydniowym, ponieważ no, jest grupa osób w Suwałkach, która kiedyś ten grała, przecież były zespoły jazzowe i chciałbym jakby to z powrotem, żeby się to pojawiło na suwalskiej scenie. Mamy już pewne przemyślenia, mamy już pewne koncepcje, więc spróbujemy to zacząć. Powołałem do życia zespół taki wokalno-instrumentalny, który się nazywa Sok Band. Będzie można go wykorzystywać przy różnych okazjach. Jest to oczywiście w oparciu o naszych suwalskich muzyków, no i suwalskich solistów. A mamy przecież z Suwałk sporo osób, które kształciły się w szkole muzycznej pod kierunkiem pani Borowskiej, później na studiach i oni chętnie przyjeżdżają i śpiewają u nas. Według zapowiedzi Ignacego Ołowia z oferty Soku zniknie klasyczny DKF. No, w ubiegłym roku musiałem dołożyć do DKF-u z budżetu ponad 3000. Niestety są to środki publiczne i finanse publiczne to jest to, czego trzeba pilnować i po prostu nie stać mi na to, żeby gdzieś tam dokładać do takich rzeczy, więc no, na pewno będą te filmy,
Tutaj festiwal Wajda na nowo. Napisaliśmy projekt do ministerstwa na uruchomienie pracowni filmowej. Jeżeli dostaniemy pieniądze, będę szukał wtedy kogoś, jakiegoś reżysera czy aktora. Nawet już mam tutaj umówionego jednego reżysera, który mieszka na Suwalszczyźnie, emeryt, który chętnie by poprowadził takie zajęcia. Ale to musi być z projektu, ponieważ wiadomo, to w budynku Nanoniewicza tam pieniędzy niestety nie możemy zarabiać ani brać za zajęcia, więc tutaj szukamy. No i kino plenerowe. Myślałem tutaj również o wejściu w taką jakby współpracę z Cinema Lumière, żeby może tutaj z tej strony to, że tak powiem kolokwialnie, ugryźć, żeby no, ten film, powiedzmy ambitny, żeby jednak on był i absolutnie to będzie. Ja z tego nie rezygnuję, tylko będzie może inna formuła. Duże nadzieje nowy szef Domu Kultury pokłada we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami.